Cześć, to Zuza, witajcie na Książkowisku i przechodzę dzisiaj do Was z kwietniowym wrap-upem. Ale może zanim zaczniemy, takie szybkie ogłoszenie. Zgodnie z Waszymi sugestiami postanowiłam założyć Instagrama. Tutaj gdzieś umieszczę Wam nazwę zuza.książkowisko bez polskich znaków. Może umieszczę też tą nazwę w opisie. Pomyślałam sobie, że ponieważ jesteśmy bardzo małym kanałem, który ma mniej niż 1000 subskrybentów, w związku z czym nie mam karty społeczności, aby móc porozmawiać się z Wami na bieżąco. Ten Instagram to będzie taki fajny sposób na to, żebym mogła Wam czasem pokazywać jakieś książki, które do mnie przyszły, albo mangi, co obecnie czytam i tak dalej. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie. Nie jestem w stanie obiecać, że będę tam bardzo, bardzo aktywna, ale rzeczy związane z tym kanałem myślę, że będę na bieżąco wrzucać. I teraz już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Pierwsze dwie książki, które przeczytałam w kwietniu, to Równą Magicznieni oraz Trzy Wiedźmy. Obie te książki są autorstwa Terry'ego Pratchetta. Zrobiłam oddzielny filmik odnośnie tych książek, także Was serdecznie do niego zapraszam. Natomiast tutaj chciałabym tylko powiedzieć, że było to moje pierwsze zetknięcie z Pratchettem. Zdecydowanie udane. Jestem zachwycona tymi książkami, zachwycona tym światem. Ja już troszkę o Świecie Dysków wcześniej wiedziałam, no bo jest to jednak bardzo, bardzo znane dzieło i coś tam mi się o uszy obiło. Natomiast trochę żałuję teraz, szczerze mówiąc, że tak późno za te książki się zabrałam. O czym Równą Magicznienie oraz te Trzy Wiedźmy są, dowiecie się z dedykowanego filmu. Natomiast chciałabym tutaj tylko powiedzieć, że zdecydowanie polecam te książki każdemu, kto lubi mieszankę cynizmu i absurdyzmu i jest w stanie zachować otwartą głowę, ponieważ ten świat jest bardzo szalony i rzeczy, które tam się dzieją, często na pierwszy rzut oka nie mają większego sensu. Natomiast jak się już głębiej wejdzie w tę historię, to mimo wszystko ta jakaś taka pokrętna logika tam się znajduje. Jeżeli tak jak ja będziecie zaczynać swoją historię z Pratchettem od cyklu o wiedźmach, nie zdziwcie się, że pomiędzy Równą Magicznieniem a Trzema Wiedźmami są pewne odstępstwa, jeżeli chodzi o sposób kreowania postaci oraz świata, dlatego że z tego, co już Wy zresztą zdążyliście mi powiedzieć, te dwa dzieła były pisane w innym czasie i w momencie, kiedy pisane było Równą Magicznienie, Terry Pratchett dopiero zaczynał swoją przygodę ze światem dysku i po prostu potem ten cały świat wiedźm, ich coven i wszystko z nimi związane postanowił jednak troszkę zmienić. Jednak nie zmienia to faktu, że jak najbardziej polecam zaczynać ten cykl od Równą Magicznienia. Jest to świetna książka, trochę mniej zatopiona w tym szaleństwie i cynizmie, którego pełne są inne książki Pratchetta, w związku z czym myślę, że jest to świetny początek. Kolejną, tym razem mangą, którą przeczytałam, jest pierwszy tom sagi winlandzkiej. Zrobiłam również oddzielny film na kanale, także zapraszam Was. Do momentu, kiedy kręcę ten film, przeczytałam już więcej sagi winlandzkiej niż tylko ten pierwszy tom. No i słuchajcie, ta manga jest po prostu fantastyczna. Jest to manga skierowana do dorosłego odbiorcy. Jest to, tak najprościej rzecz ujmując, serial Wikingowie w takiej mangowej formie. Oczywiście ta historia, która tutaj jest przedstawiona, skupia się na innych bohaterach niż serial Wikingowie, natomiast konwencja i takie odczucia są bardzo, bardzo do tego serialu zbliżone. Jest to manga ogólnie przedstawiająca po prostu sagę o Wikingach. Mamy tutaj kilku głównych bohaterów i paru pobocznych. Wszystkie postacie są wykreowane no po prostu świetnie. Każda z nich jest głęboka, każda, nikt nie jest właściwie czarno-biały, każda postać ma jakieś swoje wewnętrzne motywacje. Uważam, że ta manga nadaje się doskonale nie tylko dla ludzi, którzy lubią mangę, ale również dla kogoś, kto nigdy z mangą nie miał styczności. Przykładowo mój chłopak, który kompletnie nie jest komiksowy ani mangowy, przeczytał tę mangę, ponieważ mu ją na siłę wepchnęłam i jest w niej tak samo zakochany jak ja. Więc jeżeli szukacie mangi na początek i jesteście zainteresowani Wikingami, lubicie historie przygodowe, lubicie takie starodawne sagi, jak najbardziej powinniście po to się. Kolejną książką, którą przeczytałam, jest Miasto Niedźwiedzia Fredricka Backmana. Jest to historia, o której pewnie już nie jeden z Was słyszał. Opowiada ona o małym szwedzkim miasteczku, którego całym życiem rządzi hokej. Całe to miasteczko właściwie żyje tym hokejem i ponieważ jest to takie odizolowane, upadające miejsce na mapie, to z tym hokejem wiążą swoje największe nadzieje na jakiś przyszły rozwój, na odbudowanie chwały tego miejsca. W
pewnego dnia najważniejszy hokeista, taka największa gwiazda tej drużyny, dopuszcza się pewnego bestialskiego i niewybaczalnego czynu i przez dużą część tej książki obserwujemy, jak poszczególni mieszkańcy miasta reagują na ten okrutny czyn, który on popełnił. Bachman jak zwykle prezentuje tutaj wspaniałe studium charakteru, no i jak zwykle w przypadku Bachmana, to co on pisze trafia po prostu centralnie w Waszą klatkę piersiową i nie opuszcza Was przez bardzo, bardzo długi czas. Jest to fantastyczna pozycja, niedługo będę zabierać się za drugą część, ponieważ to docelowo ma być trylogia, natomiast jest to jedna z tych książek, pomiędzy którymi ja muszę sobie robić dosyć dużą przerwę, ponieważ książki takie jak ta wyczerpują mnie bardzo emocjonalnie i ja po prostu nie jestem w stanie czytać jedna po drugiej. Kolejnymi dwoma mangami, które przeczytałam w kwietniu, był pierwszy i drugi tom Fruits Basket. Jest to takie piękne, kolekcjonerskie wydanie, gdzie dwa tomy japońskie zamknięte są w jednym powiększonym formacie. To wydanie jest po prostu fantastyczne. Jestem bardzo szczęśliwa, że zaczęłam zbierać tę mangę po polsku. I jest to, tak jak już kiedyś mówiłam, jedna z moich ulubionych mang i opowiada ona historię młodej Toru, która po śmierci swojej matki musi z różnych powodów zamieszkać w namiocie pod lasem. Chodzi ona oczywiście do szkoły, pracuje i no, jak się łatwo domyślić, są to dosyć spartańskie warunki do mieszkania. Pewnego dnia zostaje ona przyłapana przy swoim namiocie przez jednego z innych uczniów z jej klasy. Uczeń ten, Yuki, jak się okazuje, pochodzi z rodziny, która jest właścicielami całego tego terenu, na którym Toru nieszczęśnie rozbiła swój namiot i w wyniku różnego splotu przypadków Toru zamieszkuje z nim oraz paroma innymi członkami jego rodziny i od tego momentu rozpoczynają się ich perypetie. Jednym z głównych smaczków tej historii jest to, że na całym klanie Somów, czyli tej rodziny, z której pochodzi Yuki, ciąży odwieczna klątwa, gdzie 12 wybranych osób z tej rodziny przy kontakcie z płcią przeciwną zamienia się w znaki zodiaku. Jest to oczywiście tylko jakby powierzchowna warstwa tej klątwy. Z biegiem trwania tej historii wchodzimy w jakby tą całą klątwę o wiele głębiej, poznajemy jej mroczniejsze strony. Ja tę mangę już kiedyś czytałam po angielsku w całości, w związku z czym jakby znam całą tę historię, ale to nie przeszkadza mi bawić się doskonale przy tym polskim wydaniu. Absolutnie polecam tą mangę każdemu. Jest to fantastyczna manga, która głównie skupia się na więzach przyjaźni, na więzach miłosnych, na ukazywaniu, że dobro jest w stanie pokonać najgorsze zło i ma po prostu wiele takich wartości, które powodują, że robi Wam się ciepło na sercu. Kolejna książka, którą już pewnie widzieliście, jeżeli oglądaliście poprzedniego reading vloga, jest to San o Okapi Marianne Leki. Słuchajcie, ja nawet nie wiedziałam, że o tej książce podobno tak bardzo głośno było na Bookstagramie i na YouTubie i tak dalej. Ja tę książkę widziałam tak naprawdę tylko w jednym miejscu i nie wiedziałam, że taki duży jest na nią hype. Natomiast słuchajcie, to jest kolejna książka, która jest według mnie przynajmniej bardzo wyczerpująca emocjonalnie. Głównym założeniem tej książki, jak już wcześniej mówiłam, jest to, że kiedy Selmie, mieszkance małego miasta w Niemczech, śni się Okapi, ktoś z jej otoczenia w przeciągu 24 godzin umiera. To jest takie generalne założenie tej książki, natomiast książka ta bazuje głównie na relacjach międzyludzkich. Dodam może tylko, że narratorką tej książki nie jest wcale Selma, jakby mogło się wydawać z opisu, tylko inna osoba. I jest to książka, z którą ja osobiście miałam bardzo wyboiste przeżycia, ponieważ początek tej książki kompletnie mi się nie podobał. W ogóle w pewnym momencie byłam przekonana, że tę książkę w ogóle porzucę. Natomiast po jakichś tak 60-70 stronach ta książka zaczęła robić się coraz lepsza. W pewnym momencie dochodzimy do pewnego wydarzenia, które popycha tą książkę w zupełnie innym kierunku, niż ja się tego spodziewałam. A żeby było tego mało, to na koniec ostatnia 1/4 wywołała u mnie po prostu morze łez. I mimo, że ja się tego zupełnie nie spodziewałam, to bardzo zżyłam się z bohaterami tej książki i ciężko było mi z nimi przechodzić przez niektóre rzeczy, które im się tam po prostu przytrafiały. Jest to książka, która do pewnego stopnia przypominała mi właśnie książki twórczości Bachmana. I jeżeli lubicie książki, które głównie bazowane są na postaciach, gdzie relacje między tymi postaciami budowane są bardzo powoli, gdzie odkrywamy i wciągamy się w te relacje, i książki, w których niekoniecznie jest za wiele akcji, myślę, że ta książka spodoba Wam się bardzo. No i ostatnią książką,
którą przeczytałam w kwietniu, było Cud, miód, malina Anety Jadowskiej. Było to moje pierwsze zetknięcie z tą autorką i muszę powiedzieć, że ta książka podobała mi się bardzo. Byłam dość sceptycznie do niej nastawiona, ponieważ, no wiecie, ta książka przewija się po prostu wszędzie. Na Instagramie, na YouTubie, no po prostu gdzie się nie zajrzy, to ta książka jest. Ja z zasady mam do takich książek bardzo ostrożne podejście. Natomiast przeczytałam tę książkę głównie dlatego, że po prostu po Mieście Niedźwiedzia i po Śnie o Okapi, no po prostu potrzebowałam czegoś, co mnie tak by, wiecie, podniosło na duchu. No i muszę powiedzieć, że ta książka była w stanie to uczynić w 100%. Cud, miód, malina jest to zbiór opowiadań, gdzie główną bohaterką jest Malina, młoda wiedźma, która dopiero odkrywa swoje zdolności. I poprzez te różne opowiadania, które są umiejscowione w jakby różnych momentach na osi czasu, śledzimy Malinę, jak przeżywa różnego rodzaju przygody, poznajemy jej rodzinę, poznajemy jej chłopaka, poznajemy jej otoczenie i po prostu no, cały ten świat, który Aneta Jadowska wykreowała w tej książce, był taki uroczy i ciepły i po prostu fajny. Po przeczytaniu tej książki od razu nabrałam ochotę na przeczytanie więcej książek z twórczości pani Jadowskiej. Już się zabrałam za pierwszy tom Heksalogii o Dorze Wilk. No i jakby, może nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale ten pierwszy tom, który był napisany, no jakby nie patrzeć, chyba bodajże 9 lat temu, no jest troszeczkę inny niż ten świat Cud, miód, malina, ale też jest fajnie. Także jak najbardziej, jeżeli do tej pory mieliście jakieś opory, wahaliście się, czy sięgnąć po tą książkę, bo jest, nie wiem, zbyt przehajpowana, jeżeli szukacie czegoś, co podniesie Was na duchu, co wywoła uśmiech na Waszej twarzy, co po prostu wciągnie Was, ale w taki, wiecie, zrelaksowany, lekki, zabawowy sposób, to ta książka nada się do tego idealnie. I to już wszystkie książki i mangi, które przeczytałam w kwietniu. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama. Dziękuję Wam też za taki pozytywny odzew pod moim poprzednim reading vlogiem, ponieważ Wam się tego typu wideo podobało i mnie było naprawdę fajnie też to wideo kręcić, to myślę, że w przyszłości będę robiła więcej takich vlogów. Jeżeli lubicie moje filmy, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo proszę zasubskrybujcie. Mnie to naprawdę pomaga zarówno w dotarciu z moimi treściami do większej ilości odbiorców, jak i tak po prostu, wiecie, podnosi mnie na duchu świadomość tego, że ktoś chce oglądać moje filmy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia w moim następnym filmie. Cześć!